Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Kochani, kochani, na początku muszę wam wszystko wyjaśnić, muszę wam wszystko powiedzieć, o co tutaj chodzi. Przede wszystkim jestem teraz w lesie, bo tylko tu nie pada, w sensie pada wszędzie, ale jakoś drzewa mnie chronią. Jesteśmy w Zakopanem, jeśli ktoś nie wie, jesteśmy w Zakopanem. Dzisiaj to jest ten dzień, kiedy chrzci się nasza córka, jest chrzest naszej Szarlotki. No i super, jest fajnie, cała rodzina przyjechała, moja ze strony taty, ze strony mamy, babcie są przy stole po 20 latach, w sensie no widują się gdzieś tam w kościele, ale pierwszy raz od kilku tam bardzo wielu lat usiądą przy jednym stole, także niesamowita atmosfera, jest super, ale no i wy jesteście po tych dwóch filmach a propos zaręczyn. Tak, wszystko jest zgodnie z planem. Znaczy, nic nie jest zgodnie z planem. Zgodnie z planem jest to, że tak, że będą. Że bardzo bym chciał się dzisiaj oświadczyć. Aczkolwiek tak, po pierwsze, nic nie idzie. Dzisiaj chciałem wstać rano i nagrać to, co zagał z przyjaciółmi moimi, czyli chodzić po trawie, dziękować, żeby było fajnie. Popiliśmy wczoraj i niestety nikt nie wstał, łącznie ze mną, żeby nie było, ja też popiłem. Druga sprawa jest, jedziemy do kościoła i wracamy i wynajęliśmy fotografa. I mój plan na zaręczyny był taki, ogólnie, bo bardzo często piszecie, wszystko u was musi być idealne. Zaręczyny, od razu mówię, nie będą idealne, w sensie to nie będzie wymarzony. Ja chcę, w końcu już tak nie mogę się tego doczekać, że chcę po prostu to zrobić tu i teraz, nawet bez względu na okoliczności. A okoliczności są takie, mieliśmy jechać, wracając już z kościoła, mieliśmy się zatrzymać na pięknym widoku. Ogólnie cała wycieczka po to, żeby zrobić zdjęcia takie, wiecie, z chrztu, czyli babcie z Szarlotką, rodzice z Szarlotką, cała rodzina. I plan był taki, żeby jak będzie cała rodzina, calutka, to żebym uklękł i żebym się oświadczył, żeby to było uwiecznione przynajmniej na zdjęciu, bo nie wiem, czy Juri nagra potajemnie aparatem, zobaczymy, bo nie chcę totalnie tego robić z vlogiem. Wyobrażacie sobie? Angelika, daję ci ten pierścionek, wyjdziesz za mnie? No oczywiście, że nie. Nie może tak być, także z tego vlog, znaczy to jest vlog zaręczynowy, aczkolwiek nie będzie dużo pokazany. No i niestety jest, nie wiem czy wam pokażę jakoś, kurde, czy ja wam mogę to pokazać. Spróbuję, mimo że jest deszcz. Zobaczcie, jaka jest mgła. Czy to widać? Tak, bardzo dobrze widać. Tu wszędzie są domki rezydencji. Tutaj jest domek. Jest potężna mgła. Muszę uciekać z powrotem, bo jest mega deszcz. Także totalnie nie wiem, jak to wyjdzie, nie mam pojęcia. Pierścionek jest już w samochodzie u mnie. Wziąłem go bez opakowania, dlatego że opakowanie mi się nie podobało. I poprosiłem, żeby Juri mi kupił opakowanie, także Juri to przywiózł. Lecimy teraz po opakowanie do Juriego i już będziemy mieli pierścionek, no i zobaczymy. Musiałem wam wszystko wyjaśnić, co i jak, bo jest pogmatwane mega. Jestem w lesie, zaczynam vloga, niby miało być zaręczyna, jestem w lesie, jest mgła, ale wszystko jest dobrze. Kocham cię, skarbie, jeśli to oglądasz. Angeliko moja, na pewno to oglądasz później i jaram się. Jeśli chcecie mnie spytać, czy się stresuję, stresuję się chrztem. Bo wiecie, jednak to jest mega, a samymi zaręczynami się ekscytuję, a zarazem niesamowicie chcę. Czekam tego momentu, żeby odetchnąć, że w końcu mam narzeczoną, w końcu Angelika będzie moją narzeczoną. To jest spełnienie moich marzeń, to jest na pewno spełnienie Angeliki marzeń. Fajnie, że będzie to przy całej rodzinie, nie wiem jeszcze gdzie. Równie dobrze może być to w restauracji hotelowej, czyli tam, gdzie będziemy mieli imprezę z chrztu całego. Bo nie wiem, jak to wyjdzie. Jest deszcz, jest mgła, ale mam nadzieję, że jesteście ze mną, że trzymacie za mnie kciuki. To by było na tyle. 3:38 wyjaśnień, przepraszam za paplaninę. Jedziemy do Juriego, pokażę wam jeszcze raz pierścionek, pokażę kilku osobom pierścionek. No i niech dzieje się magia. Ja zaczynam. Schowałem się do samochodu, zobaczcie, nie kłamałem z tą pogodą. Jest naprawdę mocno średnia, ale nie o to chodzi. Angelika dzisiaj sięgała tutaj do tego schowka, dosłownie chyba, nie wiem, z 3 razy, ale na szczęście nie patrzyła do dokumentów mamy, no jestem w samochodzie Agi. Fyk. Zobaczcie, jest ukryty. Nie wziąłem opakowania, bo mi się tam to nie podobało, ale Juri już ma nowe. Schowałem w taką samareczkę. I pięknie, co prawda nie pomyślałem, że zostawiłem samochód tutaj, niby tu nikt nie kradnie, wiadomo, oczywiście, że nie. W końcu to rezydencja Głowówka, ale wiecie, zawsze trzeba być bezpieczny w każdym razie. Już pokazywałem wam, więc nie będę go pokazywał tak z bliska, już nie ma po co się chwalić cały czas. Jestem strasznie zmęczony, wiecie, bo latam, jest deszcz, wczoraj popiliśmy trochę, więc jest taka średnia kondycja. Wszystko jest gotowe, idziemy do Juriego, weźmiemy pierścionek, znaczy pudełko weźmiemy. Pójdziemy do Michaela, Michael niczego się jeszcze nie spodziewa, Michael nic nie wie, wie tylko o tym tak naprawdę Juri i chyba Adrian. Bo nie wiem, czy Adrianowi powiedziałem, czy to akurat tu będzie, ale wie na pewno Juri z Ewą.
No i tyle, więc Michael będzie mega zaskoczony, nie wiem do kogo jeszcze pójdę, Sarze pokażę, bo jeszcze Sara nic, o niczym nie wie, tego już jak wsadzę do pudełeczka będzie ładnie. To jest niesamowicie, naprawdę wow, jest, zaraz przyjeżdżają w ogóle samochody po nas, żeby jechać na ten chrzest. Jest tak szarpane, załatwiliśmy księdza w ostatnim momencie dzisiaj, bo wczoraj nie pojechaliśmy, bo spóźniliśmy się, dzisiaj ksiądz nam nie otwierał, ale w końcu przyklepaliśmy wszystko, także szalony bardzo dzień. Nie wiem, słuchajcie, nie wiem, nie mam pojęcia gdzie mógłbym się oświadczyć, jest deszcz. Jest mgła, jest wszystko, prawdopodobnie będzie to w hotelu, ale niech będzie, już chcę, żeby była moją narzeczoną. Fajnie, że będzie cała rodzina. No i to, czy może być lepsze, czy mogą być lepsze zaręczyny? Oświadczyć się, po czym całą noc spędzić z rodziną, opijając zaręczyny i chrzest dziecka. Moim zdaniem lepiej być nie może. Idziemy do Jurego, bo tak paplam, ale się stresuję, buziaczki. Witam moich skromnych słów. Słuchajcie, ja jestem u Jurego, dlaczego tutaj jest Sara? Kto ty? Właśnie zobaczyłem Ewę pod prysznicem. A nie zobaczyłem. Sara, pytanie jest. Spotify Premium. Tak? Pytanie mam do ciebie. No, już się boję. What happened? Czy ładny? Czy przyjmie, powie tak? Chciałbym się... Ale ty jesteś na serio? Chciałbym się oświadczyć dzisiaj Angelice. Ale ty na serio mówisz dzisiaj? Tak. Jest ok? Bardzo ładny. Naprawdę? Ja i Miszka. Tak. To jeszcze nikt tego nie wie. Oświadczać. Dziękuję. Macie pudełko? Tak, oczywiście. Dobra, dajcie pudełko. A kiedy i jak? Nie wiem właśnie, nie wiem. Zobacz co się dzieje na dworze. Ale nie widać cię. Pokaż swoje wieko tutaj pod światło. Znaczy ze światłem, no co? Ja zamówiłem, słuchajcie, ja. Łukasz, ja znalazłem. Tak, to prawda. Zobaczcie. No bardzo ładny. Tak, bo ja już mówiłem, że no. Weź w wołóż, jak to wygląda. No. Zamknij się. Czy może za duży. Ja to na pewno będę płakać. Myślałem, że się jest. Ale gorzej jak się nie zgodzi. No gdzie? Czemu się nie zgodzić? Weź potrzymaj. Ewa, stań tutaj. No. Ja za rękę się trzymam. No i co? Poczekaj. Jest tak. I co? Na który palec? Na którą rękę, wiesz? Tak, na ten. Na pewno? Ale na pewno, bo jest jeszcze ręka któraś. Tak, tak. Słuchajcie, ja tak się zestresowałem, że mi poszło aparat, poszedł w lewo. I co, jak to do końca powiedzieć? Mogę ci doradzić. Ja bym na przykład chciała, żeby to wyglądało tak, żebyś uklęknął, złapał mnie za rękę. Powiedział tak, bardzo ci powiem. Ale czekaj, bo mam poczekaj. Najpierw schowaj ten pierścionek. Ty musisz mieć w kieszeni. Ja mam, a ty masz ściągę, bo ci mówię wersję, jak dobra. Dobra, słuchaj, no czekaj. Ty schodzisz. Schodzisz? No, Luka. To jeszcze mówisz jej, że bardzo ją kochasz, że jest dla ciebie całym światem. No. Puszczasz tą jedną rękę. A, i słuchaj, słyszysz? I jeszcze powiedz, że fajnie, że. Znaczy, nie, że fajnie, że zostałaś matką mojego dziecka. Fajnie. Nie, że. To okay, jest dobra. Dla niej, a nie dla waszego dziecka. Okay. Wiem, o co mi chodzi. Tak, kochasz Charlotkę, tak, ale to jest Angelika, ma być ważna. Dobra, no. Masz jej powiedzieć, że ją kochasz na życie, że jest dla ciebie całym światem. Dobra. I że chcesz spędzić z nią resztę swojego życia. Wyjmiesz tu dopiero pierścionek i zapytaj się, czy wyjdziesz za mną. Dobra, o kurde, ja się stresuję. A ja tak wiesz, co, ukradł i tak. Wiesz co? Chciałem ci coś powiedzieć. No wiesz. Z siebie, wiesz? Ja też. Czuję taką dumę, naprawdę. Znaczy, no, ja jestem zachwycony, jest część mnie w tym wszystkim. Jest część mnie w tym wszystkim, pudełko. Coś robiłeś do niego, że część ciebie jest? Prawa ręka. Na prawą? Wezgugluj to. Prawa, jak to? Przed ceremonią ze ślubin wiele Polek zwyczajny ścianek zaręczynowy na palec lewej dłoni. Oj, to pojebało. Lewe. Lewa ręka i ten palec. Tak, na 100% ten palec, ale lewa ręka. Muszę sobie może zaznaczyć tutaj. Tutaj później pospiesznie pisze, że prawej, no to nie wiem, na lewej znaczy nie wiem. Ja na lewej się chyba nosi obrączkę. Nie, zaręczynowy na serdeczny palec lewej dłoni, a potem jak już... A serdeczny to jest fak? Nie, to jest ten. A potem ten. Jak już weźmiecie trzy mi pokazali. O ten. To dobre na drugą rączkę. Dobra. Ale a, no to tak. Wiesz co chodzi, z obrączką razem, prawda? A tutaj na razie lepszy. Dobra. Słuchaj, muszę ci coś powiedzieć jeszcze. Babcia Danusia jest zestresowana, że ta oto młoda dama. Tak.
pije piwo przez chrzcinami. Widziała. Widziała? Tak, nie, Sara nie będzie oszukiwać, ale tak, Sara pije piwo. I... A Sara mówi, to z jego babciu, ale będzie czuć. A Majka też już od rana pije. Super chrześci. Cieszysz się? Bardzo. Jestem taka dumna z ciebie. Szkoda, że Olka nie ma. Czekajcie, ja bym powiedział, jakbym ja zapytał się Luki, cieszysz się? I Luka by powiedział, ile jeszcze razy zapytać się, czy się cieszę? Tak by było. I koniec. Szybko. Ale co? Chodź, wyłącz muzykę na chwilę, szybko. Musisz mi pomóc ocenić. Patrz test. Otwieraj, bo ja nie umiem. Ja pierdzielę, serio. No. Dzisiaj. Dobry. Dobrze, że rzeź nie pomalowałam. To dla mnie? Ej, no nie! Nie, no, że możesz ponosić chwilę. Nie, piękne. Powiedz jeszcze mi, na której ręce się nosi? Właśnie nie wiem, powinien chyba się na lewej, ale tak. Też czytaliśmy, że na prawej, nie wiadomo. Od serca? Ładny czy nieładny? No za Jezu. Wyjdziesz za mnie? Oceń swoim fachowym okiem. Ale nie uklękniesz? No poczekaj, najpierw zobacz. Za chwilę. Tak, Adrian, no już, nie wpychaj, bo nie wyjmę. Podoba się? Podoba mi się. Pokaż. Trzymaj go. Trzymaj, usiądź, bo się w kadrze nie mieścisz. O Jezu, no. To jest. Jest okej? Okay? Adrian, wyszedłeś? Wyszedłeś? Adrian. Za mnie? Adrian. Wyszedłem. Schowaliśmy się z Michaelem do samochodu, bo... Siema. Było zimno. Już dużo osób wie, ale chcę jeszcze ciebie wziąć jako chrzestnego, czyli osobę bliską mojej córce, że dzisiaj jest jeszcze jedna okazja. No. Oprócz tu. Badaj. Ej, płakać mi się. No, na jakimś, no nie wiem, chciałem na zdjęciu, wiesz o co chodzi, ale nie ma warunków, nie wiem jeszcze jak to zrobię. Wow. Zarzeczone. Jezu. To po co byłeś? Po to byłem w Berlinie. Po co byłeś? Nie chciałem powiedzieć nawet tobie, chodzi o to, żeby jak najmniej osób wiedziało, wiesz o co chodzi? Tak. Więc jedna ściema była z tym ojcem, żeby to zostawić, żeby po prostu już nie komplikować, że ktoś nie wie, czegoś nie mów, po prostu. Już dzisiaj. Ale to jest, powiem ci, świetna, wiesz, data, no nie? No, chrzest na chrzcie. Wszyscy będą, rodzina, przyjaciele, gdzie można lepiej, nie? O Jezu, nie, proszę. Bo jest okazja jeszcze poza chrztem. Jaka? Tato, wyjdziesz za mnie? Tylko nikomu nie mów, żadnej babci nikomu. Dobra. Bo już jak najmniej osób wie, tym lepiej, dobra? Nie wiem, nie mam pojęcia. Kiedy to będzie? Nie wiem. Nie mam pojęcia, bo jest pogody, nie ma. No. Nie ma nic, więc nie mam pojęcia kiedy. A plan jaki był? Plan był taki, że się zatrzymamy w drodze, bo mieliśmy się i tak zatrzymywać jako ogólnie chrzest, porobić zdjęcia chrztowe. W tą czy z powrotem? Z powrotem. No ale nie zatrzymamy się, bo jest mgła, jest deszcz, więc zdjęcia pewnie będziemy takie, wiesz, chrzcinowe robić w środku, więc pewnie jakoś wtedy. Strasznie się stresuję, zaczynam mieć takie, wiecie, łomatania, wszystko jest okej, okay, już powiedziałem wszystkim tym, którym chciałem powiedzieć, dla reszty będzie to niespodzianką, już mam nadzieję widzimy się z momentu właściwego, oddaję Juriemu kamerę, niech coś tam nagra, jeśli da radę, trzymajcie kciuki, kocham was. Miałem już kończyć nagrywanie, ale zobaczcie jeszcze jakiego gościa mam, bo Angelika się szykuje jeszcze jakieś tam końcówki na chrzest i tatuś ma zająć się córeczką. Wejdźmy do windy. Szarlotka już wie, bo jej mówiłem, że będę chciał się dzisiaj oświadczyć, ale to dzisiaj, Charlie. Dzisiaj. Najpierw chrzest, później tatuś uklęknie. Tatuś uklęknie. Byś miała rodziców tak jak trzeba. Nie konkubentów. Cieszysz się? Cieszysz się, córuś. Córeczko moja, kocham cię. Fajnie, że jesteś. Fajnie, że będziesz na tej okazji już. Tatuś czekał na ciebie. Tak. Dzień dobry, Luka. Kto to przyszedł? Sara. Luka! Jak jej powiedziałem, że przyjdzie, że Luka się o nią pytał, to... Tak, gdzie jest moja sercio? Gdzie jest moja... Co tak długo jechałaś do nas? Było dzisiaj trochę. Gdzie byłaś? Dobry. Dzień dobry, babciu. Ciotka. Co? Fajnie? Dzisiaj chrzest twojej... Zrób to, no dawaj, jedziemy.
to jest ten dresik PLN-ów, czy nie? Nie, nie. A, kurde, bo ostatnio byłeś. A nie, to ostatnio byłeś zielony. Zielony. Ale piękny. Gdzie jest, gdzie jest Kacper? Dziękuję sobie robić. To musimy zmienić jej na pewno, musimy zmienić jej pampersa. Chodź mi, mamo, pomóż. Tutaj zobaczcie, jak już to wygląda, już wszystko się szykuje do chrztu. Boże, pięknie to wygląda, wow. Pierwszy raz to widzę z wami. Wszystko Angelika wybrała, to mi się podoba, że Angelika pokazywała wam na vlogu te winietki, chyba tak to się nazywa. Wow, przepięknie tam się... Tam galeria słodkości się rozstawia. Będą torty, jakieś słodycze, super. I zobaczcie. Wow, muszę odejść. Tutaj jest chyba 34 osoby. Pomyśleliśmy, żeby zrobić to w U. Tam daleko, tam na rogu będzie zespół. Tam będą dalej bufety. Tam będzie słodki stół. No i pięknie. Jesteśmy po chrzcie, przyjechaliśmy tutaj, nie wiem kiedy. Pogoda, to jeśli chodziło o to, o ten krajobraz, o ten postój, to nie wyszedł. I prawdopodobnie zrobię to tak, że zrobię toast. Ludzie będą myśleć, że chodzi o chrzest. Też podziękuję za przybycie, za super chrzest, za wszystko. To co miałem zrobić Majkę. Wszystko tak i spróbuję się oświadczyć. Dasz radę. Nieważne, jest fajnie, naprawdę rodzina bardzo zadowolona z tego wszystkiego. Fajnie, ja że nie nagrywamy tego chrztu, bo tak. To jest dla nas fajnie. Tak. Zrobimy tylko to, te zaręczyny. Tak. Cały dzień dzisiaj się do mnie źle odzywała, ale kocham ją nad życie. Nie! Tak. Lewa czy prawa, Ewa? Lewa! Lewa! O Jezu! Będzie na jeden rok! Kiedy się ruszy? Na prawo! Powiedz głośno, bo tego ja słyszałem! Wyobrażacie sobie mnie? Gdzie cały dzień to planuję, a cały dzień jest niedobra dla mnie. Cały dzień na mnie krzyczy. Ci. Bardzo mocno. Ale powiedz szczerze, nie spodziewałaś się, prawda? Nie.